Witajcie kochani, ja jadę do sklepu, a Patryk szykuje wam vloga na dzisiaj, znaczy na dzisiaj, na niedzielę, dzisiaj jest niedziela. I się nie może nigdzie ruszyć przez to, bo chcę wam jeszcze dzisiaj wstawić tego vloga. Wczoraj późno skończyliśmy nagrywać i dzisiaj mamy już 11, a chcę żebyście mieli tak na 18 vloga. Nie wiem czy się wyrobię, bo jeszcze syn w domu i trzeba posprzątać trochę. Dobra, a ja jadę. Super. Muszę kupić jedzonko dla papużek. No, ja już dojechałem, kochani. Jestem w tym pięknym sklepie. Są przepiękne rośliny. I krzewy. I drzewka. Pokażę wam. Te ceny też są kosmiczne, wiadomo, nie? Dobra, idziemy do środka. Ja pokarmę szybko. Jak wczoraj na zakupach szybko poszło mi w mrówce, tak dzisiaj pójdzie szybko tutaj. Kupuję teraz tutaj te 5-kilowe. Już dawno zamawialiśmy te 20-kilowe, bo w sumie cenowo wychodzi tak samo. Chociaż ładnie jedzą i też są witaminy. To był? Do kanarków. Tak, to było. Dobra, biorę i wychodzimy. I was worried you blow up my reputation, but I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, like you're pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Oh, no, no. Well, darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky, oh. It's the way you make me feel so good, feel so good. Idziesz? Azalia? Wyrzucacie od króliczków? Azalia? Azalia? Bo Daniel przed chwilą mówi, że nie chce mu się iść, bo musimy sprzątnąć królikom klatki. A Azalia mówi, miau. To jak, Zuziu? A wy, pomagiery? Kto będzie wyrzucał cię od królików? Zrobimy wyliczankę może. Na kogo wypadnie, na tego będz. Ale idzie tutaj chętny, słyszę już. Tak, tak. Najpierw. O tym, kto idzie, kto chętny na wyrzucanie od królików. Tak, ja. Ja chcę. Widzicie, jak u nas się biją wszyscy o to, żeby coś zrobić. Ja chcę. To jest porządny i pracowity dom i mieszkańcy. No, chciałem, zgłosiłem się na ochotnika. Wyrzucam. Narobiłeś. Co? A dużo kula się chodzi. Ja tylko tutaj ci wyczyszczę. Rób. No tam masz fajną stronę czystą. No tak mi się nie chce. Wiecie, jak byłem w tym sklepie ogrodniczym, to pomyślałem, że najadę po pizzę. Bo i świeża, mówię, ta pizzeria otworzona u nas, tutaj w okolicy. I jak zjedliśmy tą pizzę, tak mi się wszystko odechciało. Smarankuje? Proszę.
Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. Czemu nie pójdziecie za mną? Za mną, znaczy. Zbrakło mi słomy do ścielenia. Ale mamy takie siano trochę grubsze. Zostało tam 1/3 kostki i chyba tym wyścielę, bo kuski te tego nie chciały jeść. No i to będzie dobre. Trochę pojedzą z tego. Lepiej niż wyrzucić na kubka do kur. Didit, dostawa. Kochani, kochani, my właśnie skończyliśmy oglądać film Gdzie śpiewają raki i chcielibyśmy wam polecić. Jeśli lubicie sobie coś czasami obejrzeć, to myślę, że warto. Danielowi się bardzo podobało, chociaż Daniel nie jest jakiś bardzo wymagający względem filmów, ale ja, jeśli jeszcze mogę dodać, to chciałbym wam polecić jeszcze bardziej niż film, też był ok. Ale chciałbym wam jeszcze bardziej polecić książkę, Gdzie śpiewają raki, Deli Owens. To jest książka, na której podstawie powstał ten film. No i powiem wam, że 100% lepsza jest książka niż film. Są przepiękne opisy natury, więc jak lubicie takie klimaty, a myślę, że osoby, które oglądają nas, nasi widzowie, no lubią, skoro są w takich klimatach naszego kanału i tak dalej, to myślę, że bardzo lubią naturę, kontakt z naturą. Więc będą bardzo zadowoleni, jak przeczytają tę książkę. Także bardzo polecam, Gdzie śpiewają raki. To tak, kochani, jeszcze, żeby dopiąć tego niedzielnego vloga. Vloga. Co ja mam z tą wymową? Żeby dopiąć tego niedzielnego vloga. Znowu powiedziałem vloga. To zabieramy was jeszcze do KUS na kolację. A wziąłeś już wysłodki? No. Na dworze? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Mokro, zimno i w piecu trzeba palić, Boże. Trzeba już ciepło, żeby było, a nie. Oj, w tamtym roku chyba było cieplej, co? Tak w ogóle. O tej, czekaj, co mam, teraz jest końcówka kwietnia, no po połowie kwietnia. Oj, mi się wydaje, że było cieplej. Mam jakieś takie wrażenie, że w tamtym roku kozy to już tak chyba całkiem wyszły na pastwisko w kwietniu. A teraz to o, parę dni było ciepłych. Cześć dzieci. O Boże, jakie powitanie. Jakie głośne powitanie tu jest. No takie powitania to ja lubię. Dzień dobry. Basieńka zjadła owiesek, śniadanko, dobrze. Ze śniadania, znaczy. O Jezu, a kto tu skacze na pancie, taki malutki? Kto tu skacze? Ty, Basiulka? Jeszcze nic nie ma tutaj, kochany. Aj, zapomniałem jej wziąć rucha Maxu znowu. O. A, no właśnie. I tak Daniel będzie szedł po mleko, to przyniesie. Musimy posprzątać pajęczyny, bo jest wstyd. Nie patrzcie, proszę, na to nasze pajęczyny w koziarni. Tak, muchy bynajmniej się połapią. Naturalna pułapka na muchy. No właśnie, wiecie co, bo chciałem wam pokazać, tak a propos tych pajęczyn.
i much, to chciałem wam pokazać, że wczoraj przykleiliśmy wieczorem jeszcze lepy na muchy już, bo u nas się zaczął już sezon na muchy, ostro. Ale nie pokażę wam tych lepów, bo mamy takie pajęczyny. No wstyd trochę, że tego nie zrobiliśmy, musimy w końcu pościągać te pajęczyny. Tak, ale jak ściągamy pajęczyny, to przecież kózki się boją, wszystkie latają po ścianach. No też, one się jakoś boją tego zdejmowania tych pajęczyn. Gdyby się nie bały, to byśmy mogli codziennie. Ale one i tak się robią, te pajęczyny, no dosłownie, żeby już nie ściemniać. Tydzień czasu, nie takie to tydzień same. Czasu i jest praktycznie to samo. Także ja nie wiem, no myślę, że to chyba jest spowodowane tym, że pod lasem, no. I że tak szybko się robią te pajęczyny. Czekaj, by tu od owsa zostają takie historyjki różne. Karmiczki, rana jeszcze. Weź to kurką wysypnę, tak. Nie widać. Zapominam o dzieciach, jak szykuję jedzenie. No, coraz więcej pojemniczków. Niestety. Niestety. Coś tam zawsze podziubią. Troszkę. I tak się po troszku uczymy. Tylko, że to, kochani, wcale naprawdę nie jest łatwe. I jeszcze jedną rzecz trzeba będzie zrobić. No niestety trzeba będzie wiązać kozy do jedzenia przy ich wiadrach, no bo zobaczcie, po prostu one im wszystko, one nie jedzą swojego, tylko im wszystko zjedzą. I te maluchy nawet nie mają szansy zjeść tak naprawdę, więc niestety będziemy musieli kupić każdej obroże, każdej przyczepić jakiś łańcuszek przy wiaderku. No bo innej opcji nie ma, nie ma szans, żeby się inaczej nauczyły te maluchy jeść. No nie będę ich wypuszczał na korytarz, bo one będą szaleć zamiast jeść. To też nie wchodzi w grę w ogóle, absolutnie. Jedyna opcja to wiązanie kóz do tego. Do jedzenia. A gdzie tam ona ma teraz otręby, to ona będzie jadła wysłodki. Po co? Ona nie jest frajerka. A się zmęczyłem, kochani, tym odganianiem. To jest męczące, o. A ta najpierw jadła od nich, nie dawała im zjeść. Jak już zebrałem, bo oni się nawet nie interesowali, no to teraz wchodzą do niej do wysłotek, do wiadra. Tu się słuchajcie, one wszystkie robią co chcą, to jest taki Saigon z tymi kozami, a tu się uczą trochę maluchy. Mama woli ten, tylko mama woli otręby, dzieciaki wolą wysłotki, zostaw im to, ona oczywiście nie da im pojeść. Także, tak to wygląda, kochani. A kto to wyszedł na korytarz? Dobra, kochani, musimy ogarnąć ten Saigon, więc zobaczymy się za chwilę. Powiem wam, że jedynie Blanka nie interesuje się i nie zagląda tym dzieciom do tego jedzenia. Ale dzieci nie są z kolei od Blanki jakoś super zainteresowane tym jedzeniem. Ale co wam chciałem powiedzieć? O, tak się zjada. Nie, Bambi?
Łaje piękne. Bombiego musimy w ogóle wyczesać. Muszę kiedyś pamiętać, żeby wziąć jakąś szczotkę do niego. Bo... I może wam pokażę. O, znaczy no teraz to akurat mało, ale... O, widzicie jak on linieje? No po prostu gubi tą zimową sierść. I strasznie, strasznie gubi sierściuchę. Jak nasz Fado. No, Fado. Całe garście, garści sierści. Tak, misiu? Leonek też wsunął, ale... Wsunął całe jedzonko. Na co ty liczysz jeszcze, lady? Nie zjadłaś swojego, ale patrzysz się. Chciałem wam pokazać, ale ja nie wiem co, one mają jakiś alert, że zawsze, ale to zawsze jak ja... Teraz pokazały. Ale generalnie mają jakiś alert, się śmieję, że zawsze kiedy ja biorę kamerę i chcę wam pokazać jak one szaleją, bo normalnie skaczą po ścianach, odbijają się od ścian. I zawsze kiedy biorę kamerę, to już jest nagle spokój. Taki spokój, Alaska, taki spokój już jest nagle zawsze. Taki spokój. Oj, wariaty małe, wariatuncie malutkie moje. O, 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 o. W końcu udało się mi pokazać. I wyszło szydło z worka, jak one się zachowują, te dzieci. Meksyczek. Meksyczek. A, kochani, tak w ogóle to było w ostatnim filmie. Pokazywałem wam to piękności czarne. I sprawdzałem, czy będziecie pamiętać, to była taka zagadka, czy będziecie pamiętać, jak on ma na imię. No i już widziałem, że do tej pory, bo ten film był, teraz mamy godzinę chyba 19, to ten film wleciał 2 godziny temu. I widziałem, że 2 osoby tam pisały, nie wiem, czy w ogóle dotarły, bo to było na samym końcu filmu ta zagadka. Nie wiem, czy większość osób nie dotarła do tego momentu, czy przewinęła, czy co. Ale widziałem, że 2 osoby pisały. I jedna osoba napisała, dobrze, że to dolarek. A druga osoba napisała, że Meksyk, a Meksyk jest bardzo podobny, tylko że od Blanki, ale też jest czarny, więc to mogło się pomylić. Także rozwiązaniem zagadki był dolarek, oczywiście. Koziołek, którego wam pokazywałem, to dolar. I już szukamy zabezpieczenia dla dziewczyn, żeby uczyły się dzieciaczki jeść. No i trzeba będzie im wszystkim pokupować właśnie jakieś takie obroże. Szukamy jakiejś ekonomicznej opcji na to obroże. I tak widzimy, że chyba tak za 7 zł już idzie kupić jakieś obroże, no nie? A w ogóle to nie zakładamy obroży cały czas, bo pewnie możecie zauważyć, że u niektórych osób, u niektórych hodowców wszystkie kozy mają cały czas obroże. I zgodzę się, że to jest super wygodne, że cały czas jest ta obroża, bo zawsze złapać na dojenie tą kozę i tak dalej. Super, tylko że jest to też... Oprócz tego, że jest to super wygodne, to jest to strasznie niebezpieczne, dlatego że jak wiecie, kozy rogate bardzo łatwo mogą sobie zakręcić, wiecie, włożyć róg za obroże drugiej kozie, jak się tłuką, a tłuką się cały czas, bo takie są kozy. Przepraszam. No i może być po prostu problem i może się koza nawet udusić już. No nieraz widziałem takie materiały. Ale gdzieś na grupach kozich. Przecież chyba Łandzi i Melci. Nie było tak, że się wplątały? Nie, że się wplątały, ale mieliśmy teraz przykład, na przykład jak przywieźliśmy kozła do krycia. I nasze kozy nie chodzą w obroże, ale jak tylko przywieźliśmy kozła, który miał obroże na sobie i tylko wyszła Tofi, słuchajcie, do tego krycia, do tego kozła i w ciągu, nie wiem, 10 sekund od razu jej róg był zaplątany w jego obroże. Także no, u nas absolutnie obroże nie mają racji bytu, tak żeby w sensie, żeby cały czas koza w tych obrożach chodziła. Więc niestety mamy utrudnione zadanie i te obroże będziemy musieli za każdym razem do jedzenia zakładać. No ale... No coś za coś, no. Żeby się maluszki uczyły, no to trzeba będzie jeszcze więcej czasu trochę poświęcić. Ale damy radę. To też będzie przejściowy okres przecież z tym wiązaniem tych kóz do jedzenia, no bo potem jak już maluchy będą miały, ja tak myślę, że tak między 2,5 a 3 miesiące, to po prostu na noc już je i tak będziemy oddzielać, bo będziemy musieli zrobić w końcu tą koziarnię, powiększyć. I będziemy wtedy te kuski oddzielać, no więc one będą już miały osobne miejsce do jedzonka. I nie trzeba będzie się już bawić w żadne wiązanie i tak dalej. A tutaj ktoś skacze na pancia, głodny. Byliśmy, słuchajcie, po południu na karmieniu. To powiem wam, że już trzeci dzień z rzędu
w ogóle nie chciały po południu pić mleka koźlęta, więc wygląda na to, że w ogóle wystarczy im już karmienie tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I tak się zastanawiam, czy właśnie już całkiem nie zrezygnować z tego chodzenia do nich po południu z tą butelką. No bo naprawdę, ja robię po południu 1,5 litra mleka w butelkę i idę do nich, a w ogóle nikt nie chce pić, nikt nie jest głodny. Także, no może jeszcze jutro spróbuję, zobaczę, czy będą chciały te popołudniowe mleko, a jak nie będą chciały, no to już zrezygnuję i będą karmione tylko dwa razy dziennie. Wiecie, to też nie jest tak, że my je karmimy tak całkowicie, że one nic nie piją mleka od mamy, bo piją oczywiście. To jest po prostu takie dokarmianie, więc ja myślę, że rzeczywiście może, jak one już same pokazują, że nie chcą, to tak sobie myślę, że po prostu zostaniemy przy tych dwóch razach, rano i wieczorem, na tej butli u tych maluszków. A wiecie, oni też... O, Daniel puka. Dzień dobry. Święty Mikołaj. Nie ma to jak na wsi? Tak, zapraszamy. Zapraszamy, proszę się rozgościć. Co chciałem powiedzieć? Bo mi przerwałeś. Że... Aha, że one też już podjadają coraz więcej sianka, ja widzę. No i tego jedzonka, coś tam zawsze ten rano i wieczorem poskubią. Więc też już, tak wiecie, coś tam też wacze, te brzuszki się zapełniają takimi pokarmami stałymi. Dobra, bo ja się jak zawsze rozgadam, a tu trzeba robić, wodę dawać. Mamy wodę czy trzeba nalać? Trzeba nalać. Pojemnik umyję i już zaraz. Dobra, no to lecimy robić, a nie gadać. Tak w ogóle, to jeszcze wam powiem, że naszym kozom się w tyłkach już przewraca, bo damy nie chcą jeść wysłotek wieczorem. Jak dajemy im, robimy im dwa wiadra wysłotek, w sensie na wszystkie kozy, jak są dwa wiadra namoczonych wysłotek, to w zasadzie prawie całe wiadro wysłotek już drugi czy trzeci dzień z rzędu wyrzucam. Także nie wiem, co to się dzieje. Znaczy, domyślam się. One się już nauczyły, te małpy jedne. Wiecie, no zaczęło się już takie zdajanie, poddajanie i tak dalej. I do tego poddajania dostają otręby. I one czekają po prostu, one nie będą jeść swojej kolacji, swoich wysłotek, swojej porcji, tylko one czekają na te otręby z owsem zmieszane. I no nie fajnie, bo się marnuje. Marnuje się dużo jedzenia. Także w tyłkach się poprzewracało tym naszym dziewczynom. Dobrze, kochani, u nas już wszyscy najedzeni i zadowoleni. I tego samego życzymy wam. Bądźcie zadowoleni, najedzeni i szczęśliwi. I przywołujcie już ładną pogodę myślami. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa.